10. Alkoholizm w Związku Radzieckim. Był poważnym problemem społecznym, który miał zarówno głębokie korzenie historyczne, jak i znaczący wpływ na radziecką gospodarkę i społeczeństwo. W radzieckiej gospodarce alkohol stanowił znaczną część dochodów. Szacuje się, że od 25 do 50% budżetu przeznaczanego na żywność w gospodarstwach domowych w ZSRR było wydawane na alkohol. To odzwierciedla głęboko zakorzenioną kulturę picia w radzieckim społeczeństwie, gdzie alkohol był powszechnie spożywany zarówno podczas świąt, jak i jako sposób na radzenie sobie ze stresem i trudnościami codziennego życia. Rząd radziecki przez lata wdrażał różne kampanie mające na celu ograniczenie spożycia alkoholu. Obejmowały one ograniczenia w produkcji i sprzedaży alkoholu, a także wprowadzenie obowiązkowego leczenia dla alkoholików. Mimo to wielu obywateli kontynuowało produkcję domowego bimbru, często w tajemnicy, co było powszechne, zwłaszcza na wsiach. Kampanie te były często nieskuteczne i nie przynosiły długotrwałych zmian. Jedną z najbardziej znanych kampanii antyalkoholowych była ta z lat 70. i 80. XX wieku, kiedy to wprowadzono obowiązkowe leczenie alkoholizmu i utworzono tzw. ośrodki rehabilitacji alkoholowej. Traktowanie pacjentów w tych ośrodkach było jednak porównywalne z traktowaniem więźniów, co tylko pogłębiło problem. Ciekawostką jest to, że próby radzieckich władz zmniejszenia konsumpcji alkoholu często były motywowane nie tyle troską o zdrowie publiczne, ale obawami przed wpływem nadmiernego picia na produktywność pracowników i gospodarkę. Pomimo jednak wszelkich tych starań, problem alkoholizmu do dzisiaj pozostaje głęboko zakorzeniony w społeczeństwie rosyjskim. 9. Pepsi w ZSRR. Historia obecności Pepsi w Związku Radzieckim jest jednym z najbardziej niezwykłych przypadków w świecie międzynarodowego biznesu. Początki przygody Pepsi z ZSRR miały miejsce podczas amerykańskiej wystawy narodowej w Moskwie w 1959 roku. Wiceprezes Pepsi Donald Kendall podał Nikicie Chruszczowowi kubek Pepsi, która bardzo przypadła do gustu radzieckiemu przywódcy. Właśnie to zdarzenie zapoczątkowało rozpoczęcie importu Pepsi do ZSRR, co było niezwykłe, biorąc pod uwagę atmosferę tamtego okresu. Jednakże transakcje ze Związkiem Radzieckim były skomplikowane z powodu braku wymienialnej waluty. Rozwiązaniem okazała się barterowa wymiana towarów. Na początku lat 70. XX wieku Pepsi zaczęło otrzymywać płatności w postaci wódki. Ta nietypowa forma zapłaty sprawiła, że Pepsi stało się pierwszym amerykańskim produktem masowo sprzedawanym na radzieckim rynku. Najbardziej niezwykły moment w tej historii nastąpił pod koniec lat 80., kiedy to ZSRR zapłaciło za Pepsi nie tylko wódką, ale również okrętami. W rezultacie tej transakcji firma Pepsi tymczasowo stała się właścicielem 6. najpotężniejszej floty na świecie. Obejmowała ona 17 łodzi podwodnych, krążownik, fregatę oraz niszczyciel. Okręty te zostały jednak szybko sprzedane do złomowania. 8. Deportacje Polaków w głąb Związku Sowieckiego. Jest to tragiczny rozdział w historii Polski. Wydarzenia te były bezpośrednim wynikiem agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 roku. Po wkroczeniu Armii Czerwonej na wschodnie tereny Polski, władze sowieckie rozpoczęły proces sowietyzacji tych obszarów. Zaczęto wprowadzać sowietyzację oświaty, propagowanie wychowania laickiego, a także przeprowadzono przymusową paszportyzację, pozbawiając Polaków ich dotychczasowego obywatelstwa. Celem było wynarodowienie i zrusyfikowanie mieszkańców oraz eliminacja polskiej elity uznawanej za element kontrrewolucyjny. Deportacje były brutalną formą represji mającą na celu zniszczenie śladów polskiej państwowości na zajętych obszarach oraz unifikację ze Związkiem Radzieckim. Przeprowadzono 4 główne deportacje w latach 1940-1941. Pierwsza z nich rozpoczęła się 10 lutego 1940 roku i objęła około 140 tysięcy osób, głównie rodziny wojskowych, urzędników, pracowników służby leśnej i kolei. Druga, która miała miejsce 13 kwietnia 1940, dotknęła urzędników państwowych, policjantów, nauczycieli, działaczy politycznych i przedstawicieli ziemiaństwa, obejmując około 60 tysięcy osób. Trzecia deportacja z 29 czerwca 1940 dotyczyła głównie uciekinierów spod okupacji niemieckiej, a czwarta, rozpoczęta 20 czerwca 1941, była wymierzona w rodziny i osoby związane z deportowanymi wcześniej grupami ludności. Warunki, w jakich odbywały się deportacje, były skrajnie ciężkie. Ludzie byli wywożeni w bydlęcych wagonach, w których panował ścisk, brakowało wody i opieki medycznej. Podróż mogła trwać nawet kilka tygodni. Po przybyciu na miejsce zesłańcy często trafiali do prymitywnych i ciasnych warunków mieszkaniowych. Deportacje były jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń z historii Polski w XX wieku, odbijając się głęboko na losach tysięcy polskich rodzin. Do dziś pozostają one bolesnym wspomnieniem i ważnym elementem narodowej pamięci. 7. Sowieckie pociski nuklearne w Polsce.
Polska, choć nigdy oficjalnie nie prowadziła własnego programu nuklearnego, stała się miejscem przechowywania radzieckiej broni atomowej. W ramach tajnego programu Wisła, rozpoczętego w połowie lat 60. XX wieku, w Polsce powstały trzy olbrzymie bazy wojskowe, gdzie składowano tą broń. Bazy te, zlokalizowane w Podborsku, Templewie i Brzeźnicy Kolonii, zostały zbudowane przez Polaków, ale od początku przeznaczone były do użytku przez Związek Radziecki. Ważnym aspektem tych baz jest fakt, że polskie władze nie miały kontroli nad przechowywanymi tam ładunkami. Cała broń nuklearna trafiająca do Polski była wyprodukowana przez ZSRR i należała do tego kraju. Polski udział ograniczał się do budowy infrastruktury, która następnie służyła radzieckim siłom. Kluczową rolę w ujawnieniu informacji o tych bazach odegrały satelity szpiegowskie Stanów Zjednoczonych, które w ramach misji Korona i Hexagon dostarczyły precyzyjnych zdjęć lokalizacji tych obiektów. Te zdjęcia wraz z odtajnionymi dokumentami CIA pozwoliły na dokładniejsze poznanie składu i rozmieszczenia broni jądrowej w Polsce. Choć Związek Radziecki, a później Rosja, nigdy oficjalnie nie potwierdziły, że składowały swoją broń nuklearną w Polsce, istnieją silne dowody sugerujące, że tak właśnie było. Dowody te pochodzą nie tylko z badań polskich archeologów, ale także z danych wywiadowczych NATO i świadectw osób bezpośrednio zaangażowanych w te operacje. 6. Gułagi. System gułagów powstał jako wynik decyzji Biura Politycznego z 27 czerwca 1929. Pierwotnie obozy miały zastąpić więzienia dla osób skazanych na wyroki powyżej 3 lat. System gułagów w Związku Sowieckim był jednym z najbardziej brutalnych i efektywnych narzędzi represji politycznych w historii. Gułag, będąc akronimem od Głównego Zarządu Obozów, był siecią obozów pracy przymusowej, w których więźniowie byli zmuszani do ciężkiej, często wymagającej niesamowitego wysiłku pracy fizycznej. Ważnym aspektem gułagów było ich wykorzystanie ekonomiczne. Władze radzieckie postrzegały gułag nie tylko jako narzędzie represji, ale także jako sposób na wspieranie gospodarki. Więźniowie byli często zatrudniani do pracy w kopalniach, lasach, na polach naftowych i przy dużych projektach budowlanych, w tym przy budowie kanału Białomorsko-Bałtyckiego, który był pierwszą wielką budową komunizmu. Praca niewolnicza stała się kluczowym elementem radzieckiej gospodarki planowanej, generując ogromne ilości zasobów i tworząc samą w sobie gałąź przemysłu. Ciekawostką jest to, że system gułagów został zainspirowany przez sukces budowy kanału Białomorsko-Bałtyckiego, który pokazał władzom radzieckim, że praca niewolnicza może być wysoce efektywna. Pomimo brutalnych warunków i ogromnej liczby wypadków przy pracy, sukces ten skłonił władze do planowania kolejnych projektów infrastrukturalnych, wykorzystując pracę więźniów. Gułagi były rozmieszczone głównie w odległych i słabo zaludnionych obszarach ZSRR, co utrudniało ucieczki i izolowało więźniów od reszty społeczeństwa. W szczytowym okresie istnienia system gułagów obejmował 1 000 000 więźniów, co stanowiło ogromny i tragiczny wkład w rozwój radzieckiej gospodarki. Rozwiązanie systemu gułagów rozpoczęło się po odejściu Stalina od władzy, ale ostatni więźniowie opuścili obozy dopiero w 1987 roku. 5. Bałtycki łańcuch. Bałtycki łańcuch był znaczącym aktem pokojowego protestu, który odbył się 23 sierpnia 1989 roku. Około 2 miliony ludzi utworzyło żywy łańcuch o długości ponad 600 km, łącząc trzy kraje bałtyckie: Estonię, Łotwę i Litwę, aby wyrazić swój sprzeciw wobec radzieckiej okupacji i dążyć do niepodległości. Ten protest odbył się dokładnie w 50. rocznicę podpisania tajnego protokołu Ribbentrop-Mołotow, który doprowadził do podziału stref wpływów w Europie i przypieczętował los krajów bałtyckich, które znalazły się pod radziecką okupacją. Bałtycki łańcuch był wyrazem niezadowolenia ludności z ówczesnej sytuacji politycznej w Związku Radzieckim i ich dążenia do niepodległości. Akcja była starannie przygotowana, aby uniknąć przerw w ludzkim łańcuchu, z dużym wsparciem ze strony lokalnych władz i mediów, zwłaszcza radiowych, które pomagały w koordynacji tego wydarzenia. Zdarzenie to było znaczącym symbolem siły i jedności narodów bałtyckich, a także jednym z ważniejszych wydarzeń prowadzących do upadku komunizmu w Europie. W rezultacie bałtycki łańcuch przyczynił się do przyspieszenia procesu odzyskiwania niepodległości przez kraje bałtyckie, które zostały formalnie uznane przez społeczność międzynarodową w ciągu 2 lat od tego wydarzenia. Ciekawostką jest to, że bałtycki łańcuch został wpisany na listę UNESCO Pamięć Światowa oraz do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdłuższy łańcuch ludzi. Później został jednak przewyższony przez bengalski łańcuch, który zgromadził ponad 5 milionów ludzi i osiągnął długość 1050 km. Pomimo tego bałtycki łańcuch pozostaje ważnym symbolem walki o wolność i niepodległość oraz symbolem jedności między narodami bałtyckimi. 4. Sklep izotopy w Moskwie.
Sklep Izotopy w Moskwie był niezwykłym miejscem w historii Związku Radzieckiego, gdzie sprzedawano materiały radioaktywne. Ten specjalistyczny sklep był popularny nie tylko w całym Związku Radzieckim, ale także przyciągał klientów z zagranicy, prowadząc także handel eksportowy. Sklep został otwarty w późnych latach 50. XX wieku, w okresie, kiedy ZSRR intensywnie promował pokojowy atom. W sklepie sprzedawano izotopy w bezpiecznych, promieniochłonnych pojemnikach, które musiały być zwrócone do sklepu w ciągu 15 dni. Nabywcami byli głównie przedstawiciele fabryk, zakładów i instytutów badawczych, którzy musieli przedstawić odpowiednie dokumenty upoważniające do zakupu. Izotopy były wykorzystywane w wielu dziedzinach, od medycyny po przemysł. Przykładowo stosowano je do liczenia ryb bez wyjmowania ich z wody, sprawdzania szczelności rur gazowych, do diagnozowania chorób, a nawet do konserwacji ziemniaków, aby nie kiełkowały. Sklep Izotopy był jednak bardziej pokojowym symbolem atomu, w przeciwieństwie do militarystycznego wizerunku atomu propagowanego przez USA. Ciekawostką jest to, że izotopy produkowane w ZSRR były cenione na rynku zachodnim ze względu na swoją wysoką jakość i niską cenę. Ostatecznie w latach 90. XX wieku eksport izotopów przeszedł na sprzedaż w inny sposób, a w sklepie Izotopy zaczęto sprzedawać aparaty fotograficzne Swetozor Polaroid, co oznaczało koniec ery sprzedaży materiałów radioaktywnych w tym miejscu. 3. Ogromne bunkry nuklearne zbudowane dla elit Związku Radzieckiego w razie konfliktu nuklearnego. W mrocznym cieniu potencjalnego konfliktu nuklearnego Związek Radziecki zbudował monumenty strachu i władzy, ogromne bunkry nuklearne, przeznaczone dla wybranej elity. Te podziemne twierdze były symbolem przetrwania i kontynuacji władzy w najgorszym scenariuszu globalnej katastrofy. Jednym z takich miejsc jest bunkier w Mołdawii, odkryty przez miłośników Urban Exploration. To zanurzenie w historii, wizyta w miejscu, gdzie czas się zatrzymał. Bunkier ten, jak wiele innych, był wyposażony w systemy podtrzymujące życie, zapasy żywności i wody, a także systemy komunikacyjne. Bunkry te także są świadectwem inżynierskiego geniuszu i militarnych strategii epoki. Ich konstrukcja, wytrzymałość i przemyślany design zasługują na uwagę. Dla miłośników historii, technologii czy architektury to prawdziwa skarbnica wiedzy. Większość z tych bunkrów była utrzymywana w tajemnicy, a ich lokalizacje znane były tylko wąskiej grupie osób w najwyższych kręgach władzy. Dziś wiele z tych miejsc zostało opuszczonych, stając się cichymi świadkami przeszłych napięć i groźby nuklearnej zagłady. 2. Radzieckie tajne miasto w Polsce. To unikalne miejsce to relikwia okresu, kiedy Polska była pod wpływem Związku Radzieckiego. Pstrąże, znane również jako miasto widmo, jest fascynującym przykładem militarnego, sekretnego miasta, które stanowiło niegdyś ważny element radzieckiej obecności wojskowej w Polsce. Miasto Pstrąże zostało zaprojektowane i zbudowane specjalnie dla radzieckich żołnierzy i ich rodzin. Było kompletnie odizolowane od otaczającego świata, tworząc swoistą enklawę, w której życie toczyło się według innych zasad niż wreszcie Polski. Znajdowały się tam wszystkie niezbędne udogodnienia, w tym szkoły, sklepy, a nawet dom kultury, aby zapewnić mieszkańcom samowystarczalność i ograniczyć ich kontakt z zewnętrznym środowiskiem. Ciekawym aspektem Pstrąża jest jego architektura, która odzwierciedlała typowe radzieckie wzorce urbanistyczne. Budynki i układ miasta były zaprojektowane w sposób umożliwiający łatwą kontrolę i monitorowanie mieszkańców, co było ważnym aspektem życia w takich tajnych warunkach. Z biegiem czasu po upadku Związku Radzieckiego Pstrąże opustoszało i zostało porzucone. Dziś jest to miejsce o szczególnej atmosferze, przyciągające miłośników Urban Exploration, którzy chcą doświadczyć i zrozumieć tę unikalną część historii. Miasto Widmo stało się również obiektem badań historyków i archeologów, którzy starają się odtworzyć życie w tym tajnym radzieckim mieście. 1. Rozgrabienie państwowego majątku po rozpadzie ZSRR przez oligarchów. Jest to jeden z najbardziej kontrowersyjnych i krytykowanych aspektów transformacji gospodarczej Rosji w latach 90. XX wieku. Prywatyzacja w Rosji zaczęła się w czasach pierestrojki pod koniec lat 80., kiedy to Michał Gorbaczow wprowadził reformy umożliwiające większą autonomię przedsiębiorstw państwowych. Proces ten nabrał tempa po rozpadzie ZSRR w 1991 roku pod kierownictwem Borysa Jelcyna. Prywatyzacja przez bony pozwoliła obywatelom na wymianę specjalnych bonów na akcje prywatyzowanych przedsiębiorstw. Chociaż początkowo miało to na celu demokratyzację własności, w praktyce wiele bonów zostało szybko sprzedanych za niewielkie kwoty, co umożliwiło grupie menedżerów i oligarchów zgromadzenie znacznych pakietów akcji.
Następnie program kredyty za akcje został wprowadzony w czasie kryzysu finansowego, gdy rząd potrzebował pilnie pieniędzy. W ramach tego programu rosyjskie banki udzielały rządowi pożyczek w zamian za tymczasową kontrolę nad udziałami w kluczowych przedsiębiorstwach państwowych. Wiele z tych incydentów było ustawionych i wygrywanych przez osoby związane z władzą, co pozwoliło im na zdobycie kontrolnych pakietów akcji w ważnych przedsiębiorstwach, szczególnie w sektorze surowców naturalnych. Ten proces miał poważne konsekwencje społeczne i gospodarcze. Z jednej strony przyczynił się do powstania nowej klasy bogatych biznesmenów i oligarchów, którzy zyskali ogromne bogactwo i wpływy polityczne. Z drugiej strony wielu Rosjan odczuło negatywne skutki tych reform, takie jak rosnące nierówności społeczne, wzrost przestępczości i korupcji oraz destabilizacja gospodarcza. Prywatyzacja w Rosji była szeroko krytykowana zarówno w kraju, jak i za granicą za brak przejrzystości, korupcję i negatywne skutki społeczne. Wiele osób uważa, że reformy te były przeprowadzone zbyt pochopnie i bez odpowiedniego nadzoru, co pozwoliło na wykorzystanie procesu prywatyzacji do osobistych korzyści przez nieliczną grupę osób. Materiał został przetłumaczony na języki obce przy wsparciu Eleven Labs. Dziękujemy za oglądanie i zapraszamy do obejrzenia naszego poprzedniego odcinka na temat 10 najbogatszych polskich miliarderów w 2024 roku. Nie zapomnij również zostawić kciuka do góry i zasubskrybować naszego kanału, a po więcej ciekawostek możesz zajrzeć na naszego Instagrama, TikToka i na Facebooka.